Czas na spekulacje. Zakładamy najbardziej prawdopodobny i optymistyczny scenariusz, czyli wychodzimy z grupy i gramy ze Szwajcarią. Co ty na to? Myślę, że dla mnie, jak i dla całej drużyny jest to obojętne, bo jeśli mamy wygrać Euro, no to będziemy musieli pokonać obojętnie, czy Szwajcarię, czy Islandię, czy wiele innych drużyn, a więc Szwajcarzy są ok. Jeśli mają pękać tak jak ich koszulki w ostatnim meczu pod naporem polskiej ofensywy, jestem za. Wcześniej jednak mecz z Ukrainą, myślisz, że trener Adam Nawałka postawi jakiś dublerów? Może byłaby dla ciebie szansa? Ja akurat zrezygnowałem z występu w reprezentacji, żeby skupić się jednakże w klubie, notabene, w którym też nie gram. Natomiast jestem za, jeśli jesteśmy na Euro, to wiadomo jaki jest system, tak? Gramy co kilka dni, nie jest to polska liga, gdzie gra się kilka meczów i odpoczywa przez pół roku, tylko tu trzeba szachować siłami. Mamy takich zawodników jak Starzyński, jak Zieliński, dlaczego nie?